ważność bezwzględna wyborów. Zatrzymajmy się na wyborach 16 listopada 2014 roku. Ja jestem osobą zainteresowaną bezpośrednio tymi wyborami, dlatego że kandydowałam do Sejmiku Wojewódzkiego Dolnego Śląska z Komitetu Wyborczego Samoobrona. Ważność bezwzględna wyborów 16 listopada 2014 roku. Jest z mocy prawa, a nie z widzimisię sądów. Z mocy prawa kodeksu cywilnego jako czynność prawna wybory obarczone są wadą i tutaj w definicjach przesłanek do nieważności bezwzględnej, których jest kilka, ja zatrzymam się na przesłance, wymienię ją tylko jedną, przesłankę podstęp. Uważam, że Państwowa Komisja Wyborcza, która otrzymała wniosek rejestracyjny Komitetu Wyborczego RAŚ, Ruch Autonomii Śląsk, nie powinna była zarejestrować tego Komitetu Wyborczego. W wyniku niedopuszczalnej, według mnie przestępczej działalności Państwowej Komisji Wyborczej, która zarejestrowała Komitet Wyborczy RAŚ. Ten komitet wystartował w wyborach do samorządu, do sejmików wojewódzkich i osiągnął wyniki, które Państwowa Komisja Wyborcza podała w tym składzie, który się natychmiast po podaniu tych wyników podał do dymisji całkowicie. Dostał nagrodę od Bronisława Komorowskiego w wysokości 600 tysięcy złotych. Więc Komitet Wyborczy Ruchu Autonomii Śląsk otrzymał od Państwowej Komisji Wyborczej takie wyniki. Ponad 20% mandatów w województwie śląskim, w województwie opolskim. W tych województwach doszło do jeszcze jednej bardzo dziwnej sytuacji, mianowicie malutkiej, byle jakiej partii PSL, która jest, ma zdolność koalicyjną z każdym, o bliżej nieokreślonym programie wyborczym, w skrócie można nazwać go nepotyzm, osiągnęła ta partia PSL, rządząca od 8 lat z Platformą Obywatelską w koalicji rządowej, przyrosty w województwie śląskim prawie 500%, w województwie opolskim i województwie dolnośląskim powyżej 400%. I w wyniku podania się do dymisji wszystkich sędziów składu Państwowej Komisji Wyborczej, nie było się nawet kogo spytać, na jakiej podstawie, jaka jest zasadność takiego wyniku wyborczego, bardzo zaskakującego, bo to jest chyba kolejny rekord świata, żeby komuś, jakiejś partii, wzrosły wyniki wyborcze o 500% w stosunku do poprzednich wyborów. I zauważcie Państwo, że po podaniu się starego składu Komisji Wyborczej do dymisji, zarówno Bronisław Komorowski, który jest także odpowiedzialny, bo on mianuje sędziów, jak również powołał natychmiast jak z kapelusza nową Państwową Komisję Wyborczą właśnie z tym Hermelińskim na czele, nikt tego Polakom nie tłumaczy, jak doszło do takiego wzrostu w wyniku wyborczego partii rządzącej PSL. Sędzia Hermeliński
budzi moje wątpliwości, nie tylko z powodu koruptogennych gaży, które pobierał w Luksemburgu, zasiadając w Trybunale Praw Człowieka. Wiemy, że te zarówno eurodeputowani, jak i wysocy funkcjonariusze z Unii Europejskiej otrzymują ogromne gratyfikacje za nie wiadomo co. To wszystko z pieniędzy podatników przecież, więc warto pytać, za co ci ludzie pobierają takie ogromne uposażenia. Sędzia Hermeliński nie dość, że zarabiał na pewno znakomicie w Trybunale, Europejskim Trybunale Praw Człowieka, również zasiadał w Radzie Nadzorczej TVP, czyli telewizji publicznej, która właśnie 20 listopada na żywo emitowała wejście kilku osób do siedziby PKW i konferencję prasową z tego wejścia do Państwowej Komisji Wyborczej. Skład tej grupy, która weszła 20 listopada 2014 roku do studia nagrań Państwowej Komisji Wyborczej, omówiłam w poprzednim odcinku. I sędzia Hermeliński również przez 9 lat, od 2006 do 2015 roku, zasiadał w Trybunale Konstytucyjnym. A więc sędzia Hermeliński nie widział jako sędzia Trybunału Konstytucyjnego nic dziwnego, no, prawniczo można by powiedzieć, sprzeczności z polskim prawem, na przykład ustawy 67+, tak nazwanej przez NSZZ Solidarność, która walczyła, żeby tej ustawy nie i zaskarżyła do Trybunału Konstytucyjnego, a więc sędzia Hermeliński nie widzi nic sprzecznego z konstytucją w tej ustawie, która za jednym zamachem podniosła wiek emerytalny kobiet na wsi w Polsce o 12 lat, a wiek emerytalny kobiet w miastach o 7 lat. Równocześnie za naszą wschodnią, zachodnią granicą w Republice Federalnej Niemiec obniżono wiek emerytalny o 2 lata na 63 lata. A pamiętacie Państwo, jakich argumentów Donald Tusk używał i koalicja rządząca, czyli również ta partia PSL, które nagle przyrosło na Śląsku w sejmikach dolnośląskich 16 listopada 2014 roku o 500% wyborczo. Jakich argumentów koalicja rządząca używała do tłumaczenia się, dlaczego wprowadzenie tak horrendalnych, ekstremalnych podwyższenia wieku emerytalnego w Polsce dla kobiet o 12 lat na wsi jest konieczne.